Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie gramy trójki z Iforem. Dobry. Jak widzimy, Ifor nie tylko refleks ma wolny, ale również wolno odpowiada. Generalnie w dzisiejszym odcinku gramy autem przygotowanym przez Fyro. Link do niego jest na Discordzie, w sensie kod w zasadzie. No i tak powiem, że mało tych autek, także jak ktoś ma jakiś pomysł, to niech na pokaż brykę przygotuje. No. A teraz trzeba spuścić łomot. Za dużego progresu od ostatniego odcinka nie ma, od razu uprzedzam. Ale za to mentalnie jesteśmy coraz lepsi. Plus dzisiaj w miarę spoko gramy. Co nie, Ifor? No dobrze grasz, dobrze, bo sobie wolę nie mówić. Przynajmniej wyniki na plus. Ja jestem od podtrzymywania właśnie wyniki. Ifor jest od podtrzymywania nie tylko bariery toksyczności, tak jak zauważyliście. Ale też od wyników. Oła, dostałem tak zwanego smoka na ale. Pomścić się? Dobra, bumpłem go. A to jest bot, ten nic nie zrobił. A, dobra. Grasz sam. Na mnie nie patrz. Okej. Okay. Ty zrób mi coś niespodziewanego. Czyli flip prosto bezsensowny i beznadziejny. No, także to było niespodziewane, zapisujcie sobie. Niespodziewane zagrania to podstawa w rokecie. Czarna... dobra, nic nie mówiłem. Bamba. Bo mi się z mambem pomyliło. No. No profilowe też takie. Niczego sobie. Niczego sobie. Widać, że pracował nad tym. O nie, obok. Dobra. Dobijaj. Tutaj na dobicie jeszcze jedno. Dobra. Dobra, ja czekam aż popełnią błąd. Ja się trochę wycofuję. Mam pojebota. I co? Czekaj, bo ten ziomek chyba postanowił jednak nie wyjechać. Musimy go jeszcze wyczuć. Widzimy, bardzo zachowawczy zawodnik. No, on też też chce. Ale czuję, że przestanie być zachowawczy w następnej akcji. O, to okay. Open. Okej, tylko nasz wrócił, tak nie wiem po co. O, dobra. Będę miał... Dobra, będziesz z tyłu, dobra. Tak. Spoko, mam to. Dwa busta, nie? Ale jestem sprytniejszy od tego gościa, patrz. Ależ zawiało sprytnością. Zawiało sprytem na odległość. No i ten taki ptak, wiesz, w westernę. Pełnosprytny, to jest Ifor. To dla niego powstały takie opisy. Pograjmy z typem. Dorzucisz? No nie wiem, co słaby jest. Dobra. Widzimy, pełnosprytny Ifor tutaj tańczy. No kurde, nic się nie da, nie? Za dużo. O! O, dobra, to znaczy, że... Ja nie. Ja wiesz, co odmawiam. Okej. Okay. Jakby co, jestem za plecami wszystkich. Trzeba dobra, się czasem ja cofnąć. Biorę to jako pierwszy. Czy cofnąć to bardziej? Spróbuję to zblokować. Jakby... O kurde, no i mi zasłoniło jakiś słupek na ścianie. Denerwujące są te słupki. Ale najgorsze to chyba na farmsteadzie są. Ojojoj, już słaba psycha. Dildur? Co to za nick? Nie będę przekręcał może tym razem. Nie będę przekręcał tym razem tego pseudonimu. Ale... myślę, że część wie, w co można przekręcić. Dobra. O! Ale wykiwał. Ale już zagrałem. Nice one, musimy napisać. Morale na plus. O, close one, close dobrze, one. To gościu też się dobrze bawi. O, jak widzimy, Ifor może przestać być toksyczny, bo nasz teammate zajął tą pozycję już. Teraz Ifor musisz przyjąć... obronną. Nie wiem, jakie są morale w drużynie. Żeby był zbalansowany team. Jeden toxic, jeden gość, co mi nie daje info, czyli już jestem. Jeden dobry zawodnik. O, musisz być dobrym zawodnikiem w tym meczu. No, to nie się. Ty nie wiesz, na co ja się piszę. No, nie wiem, ale czy Bamba robiła. O, forfeit, please. Czekaj, nie mam no. Czekaj. Dobra, ja nic no nie będę pisał. No problem. No problem. No jest w tym związku no, także myślę, że
sprawdza się idealnie. Wytnij problem. Wytnij problem. Dobra. Nie wiem, podałem ziomkowi, ja się cofam. Zawsze coś. Dobra. Ziomek to jest jak najbardziej do wygrania. Zobaczmy, jak Dildur włada swoją, jakby to powiedzieć, potężną umiejętnością. To jest zagrałem tak zwany fake. Teammate chyba się z paliwa wypruł, coś w ten deseń, ponieważ stracił kontrolę nad autem. Ale takie mecze też się zdarzają. Nie no, pad mu się rozwalił. No, na pewno to pad mu padł. Nic nie widzę. Nie mam boosta jak coś, ale traję. Dobra, ja ci coveruję. Dildur, jak widzimy, tutaj przedstawiciel. Powiedziałbym, że Norwegii, ale nie jestem w 100% pewien. Jak mi się wydaje, ze znajomości kart w FIFA, albo Norweg, albo to drugie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Czekaj, zaraz ci powiem. No bo to drugie, nie wiem, Finlandia. Nie, Finlandię znam. To jest albo Norweg, albo... Kurde, jakiś mały kraj, którego nie pamiętam. Mały kraj. Czekaj. Mój ty Boże, Liechtenstein. Dobra, nieważne. Załóżmy, Andora. Także szybkie cięcie. No dobra, wracamy. Tamta flaga to było... Tam nie wiem, czy Islandia, czy Norwegia, bo nie pamiętam koloru. No, w komentarzu napiszcie. Napiszcie w komentarzu, że tak debil... Co? Islandia. Nie, w sensie napiszcie po prostu. Co jak was... Islandia to debil, jak Norwegia to geniusz. To pinki mózg. Nie mózg. Jak Islandia, to napiszcie Ifor? O nie, to ty też tak nie wkręcasz już. A jak Norwegia, to napiszcie Mario. Nic nie widzę, ale wygrywamy chyba. Mamy no, więcej boosta. Mentalnie jesteśmy potężniejsi, nie? Jesteśmy potężniejsi w boosta. Dobra, ja się wracam. Tutaj jak widzimy, przeciwnik zgarnął boosta, dlatego mamy przefikane. Ale byliśmy nie... dobrze ustawieni, jak najgłębiej w bramkę i obroniliśmy. Zostawiam to, bo nie mam dosta i jadę. Dobra, ja sobie jedę na 50. Od ściany cofam, bo nie mam nic do zrobienia. Edek na chwilę. Ale blisko było, jakbym się bardziej... Jakbym był lepszy, to bym trafił. Skądś to znam? Skądś to znam. Zobaczmy, Ifor tutaj, genialny dribbler. Niczym Akinfenua. Ja tu, kurde, ekwueme jestem. Szybkie spojrzenie na teammate'ów. Podam. Madam, żlep pom, żepa boost. Hej. Żelki. Dobra, w każdym razie już wszystkie możliwe komendy. A jeszcze la bagueta nie zostało użyte. Już teraz wszystkie francuskie słowa, jakie istnieją, zostały użyte. Jeszcze croissant. No, i Paris. Dobra, to już wszystko teraz. Wszystko, co się dało, to użyliśmy. Dobra, jak najmocniej, prosto w słupek, czyli takie turbiny. Nic nowego. No. Nic nowego. Jak to mówi Ifor, słupek czasem się trafia. No bo trafia słupek. No, tak było. Środek boosta mam, dobra. Ja wracam na drugi słupek, Edek, wierzę w ciebie. Zostawiam ci to, wracam. A gościu też wraca. Lecę po to, nie wytrafiam. Spoko, ja w bramce się rozbiję. O. Ale to brońca jest, ja pierdzielę, 1700. To się nie dziwię, że takie interwencje to... Jeszcze by brakuje mu, żeby strzelił bramkę. Bo on na bramką mówi wszystko. Takie interwencje to musi być mocno wysoko. Dobra, bez powodu nazywają go Crashetto Looking for Team. Albo LFT po prostu.
No to jest skrót od jego nazwiska. Bądź drużyny, kto wie. Może drużyna jednak mniej kocha od swojego nicku. Dlatego drugie. Możliwe. Dobra, jeszcze raz zbiorę to, przyjęcie 50 i kurde, szybko pomida na boosta, będę szybciej od przeciwnika. Okej, ja tutaj spróbuję się przedrzeć, się w sumie udało, ale nie mam boosta. Ja cię wspieram, smokuję, nie? Smokuję. Dobra. To jest zachowawcze, jakby przeszli naszego ostatniego obrońcę, to byłem. Gotowości, bumpik i lewitowanko. Nie zużywałem specjalnie boosta, żeby mieć więcej jak spadnę. Jakby ktoś się zastanowił. Polecam tak robić. Zabieram boosta, bo przeciwnik jest w naszym narożniku. Dobra, ja bez boosta liczę na was. No. Oni co zostawili, wezmę im? Będą mieli ciężko. Dojadę go? Nie dojadę go. Dobra. Ładnie. Do środka. Daj mocno. Dobra, zbiorę to. Okej. Okay. Dobre 50, dropik i jadek. Okej, okay. Udało się jakoś bez boosta to strzelić. Nie wiem w zasadzie jak, ale się udało, także nie będziemy drążyć. Nie no. Siadło to siadło. Technika na Mario, nad Mario trzeba to zagrać po prostu. No. Zaskoczyć na niego. Wcześniej w słupek, to teraz już się sfokusowałem, żeby nie trafić w paprzyczkę. Kozetto. No, wtedy byłby komplet. Bang. Dobra. Dobra. Staram się do ciebie. Jestem na backboardzie, jak coś. Będę go pre-jumpował. Dobra, ja zostaję na dole. Okay. Tutaj gości może się wylać. Podam ci? Mogę? Ja wracam do niego, dajesz. Dobra. Okej. Okay. To jeszcze bam. Już jest 10 sekund, to defensywnie. Sekund. Nie popełnić głupiego błędu. Nic nie widziałeś. Dobra. No i myślę, że bilans przynajmniej nie ma dwóch porażek. Jest jakiś pozytywny tutaj element. Nie. Ja też czuję, że to powinno być best of three. Best of three? Nie, no to by było zdecydowanie za długie. Do w następnym odcinku będzie więcej MMR-ów do przodu. Dlatego dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy dotrwali. Dziękuję też temu dzielnemu Iforowi z jego pięknym fenekiem. Nigdy się nie zmieni. Nigdy się nie zmieni. No i co? Lajczek, subskrypcja i do widzenia. Hej. Pamiętajcie o komentarzach, najważniejsze. O, to też.